Kamila i Natalia indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Gdański lub Politechniki już mają w kieszeni. To dzięki pracy pod tytułem Aromaterapia – czyste i ekologiczne źródła zdrowia, która zajęła 3. miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Aromaterapią interesowałyśmy się już od dawna, ponieważ wiele czytałyśmy różnych pism, artykułów na ten temat i pomyślałyśmy sobie, że to bardzo fajny pomysł, aby to wykorzystać w naszej olimpiadzie. Stosowałyśmy olejek z rozmarynu i przeprowadziłyśmy eksperyment, który miał na celu udowodnić, że właśnie ma pobudzić naszą koncentrację. I ten eksperyment się udał w pełni. 3. miejsce w kraju to sukces, który napawa dumą zarówno uczennice, jak i nauczyciela, który pomagał i dawał merytoryczne wsparcie laureatkom olimpiady. Bardzo się cieszymy, że nasza praca się spodobała. Na pewno praca wymagała bardzo dużo pracy własnej i sądzę, że to zostało zauważone. Praca składała się z wielu elementów, z szeregu przepisów aromaterapeutycznych, następnie z doświadczeń chemicznych. Wstęp na kierunki techniczne uczelni zapewniła sobie również uczennica klasy pierwszej Liceum imienia Władysława Broniewskiego. W Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości wystartowała w bloku B – Wynalazczość, zajmując 1. miejsce w województwie, a tym samym kwalifikując się do eliminacji centralnych. Poziom trudności był względny. Pierwszego dnia był test, który był dość trudny, drugiego dnia już było lepiej. Trzeba było przeczytać całą ustawę, jeszcze do tego książkę, która nazywa się Historia Wynalazczości. Temat bezpieczeństwa i obronności nie jest już obcy uczennicom Broniewskiego, które brały udział w olimpiadzie pod takim samym tytułem. Na początku pierwszym etapem było napisanie pracy albo przedstawienie pracy w jakiś sposób na 5 z podanych tematów. Ja wybrałam o operacjach pokojowych w ONZ. Trochę się interesuję tym, podoba mi się ten temat i trochę zachęcił mnie też nasz nauczyciel. A nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, poza tym, że zachęca, to jak twierdzi, zawsze służy pomocą i z chęcią przygotowuje uczniów do olimpiad, bo wie, ile korzyści wypływa z udziału w nich. Rozszerza ich horyzonty myślowe, pobudza do szukania nowych rzeczy, po prostu uczy ich samodzielności. Tu w przypadku tej olimpiady wiedzy o obronności i bezpieczeństwie mogę tylko wspomnieć, że to są uczennice klasy biologiczno-chemicznej, gdzie no po prostu tak jakby poza ich zainteresowaniami brały udział. To nie koniec sukcesów zdolnych uczniów Bronka. Kinga, która została finalistką 6. Olimpiady Solidarności, aby zakwalifikować się do tego etapu, musiała przygotować film. Jacek Jan Kuhn, syn Henryka, urodzony 3 marca 1934 roku. W moim filmie pojawia się postać Jacka Kuronia. Jest to główny bohater, który wiedzie nas przez szereg różnych wydarzeń, w których sam bierze udział, udowadniając tym samym, że wybory czerwcowe nie były efektem próżni. Sam przechodzi skomplikowaną ewolucję polityczną od małego harcerza pozostającego blisko partii do wielkiego opozycjonisty, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, ministra polityki i pracy socjalnej. Myślę, że jest przykładem na to, że niezwykłość ma twarz zwykłych ludzi. Dla uczennicy jest to duże, było to, jak widać, duże przeżycie, ale też ogromne doświadczenie, prawda? Jak już wspomniała wcześniej o wizycie studyjnej, o tym, jak tworzy się film, jak się prezentować publicznie, jakie zadawać pytania, sztuka argumentów, to kształtuje, prawda? Wiedza, zdobyta wiedza, ale też i kształtowanie charakteru takiego młodego człowieka. Rok szkolny 2018-2019 dobiega końca. Przyszedł czas podsumowań całorocznej pracy. Dyrektor placówki podkreśla, że to jedna z najprzyjemniejszych chwil, kiedy wszystkie sukcesy młodzieży składają się na jeden wspólny – uczniów, nauczycieli i rodziców. Mnie cieszy to, że w olimpiadach, które nie są olimpiadami przedmiotowymi tak naprawdę, nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki. Ogólnopolskie olimpiady otwierają nastolatkom drzwi do najlepszych uczelni w kraju. Co najważniejsze, wykorzystują to i większość z nich zamierza skorzystać z otrzymanych indeksów.